26 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Piekoszowie odbył się 14. Festiwal Teatralny zorganizowany przez Zespół Integracyjnych Placówek Oświatowych w Micigoździe. Do rywalizacji przystąpiły grupy z Gnieździsk, Łopuszna, Oblęgorka, Micigozdu, Górek Szczukowskich i Jaworzni. Młodzi aktorzy przedstawiali legendy i baśnie m.in. o Krakowie, Piernikach Toruńskich, Górach Świętokrzyskich, Czerwonych Kapturkach oraz o Emeryku i Świętym Jeleniu. Wyjdzie z dworca na Basztową, gdzie ulica druga taka, w środku planty, a przed tobą jak ogromny pień barbaka. Przed Mariaczką stanie wieżą, gdzie na trąbce co godzina strażak gra legendę starą, o najeździe tataszy.
się kiedyś zdarzyło w Krakowie. Choć będzie to prawda, choć mija w bajce. Do wielkiej jamy u stóp Wawelu smoczysko wielkie się wprowadziło. Takie ogromne, takie straszne było, żerało i strasznie było. Różne bywały wawelskie dzieje i o nich trzeba pamiętać. Niech je panna do rybałka sławi, jak mówi o nich legenda. Szanowni goście, to koniec balu, więc małolonką balu pożegnamy. Lecz pamiętajcie, że na Wawelu serdecznie wszystkich gości witamy. O, zapomniałbym o radzie króla.
trochę wodnego i słodkiego miodu. Możesz tam ściepnie nie opuść. A teraz do pieca. Tej nocy pracowały wszystkie piekarnie w Toruniu. Każdy mistrz chciał zachwycić króla swoimi piekami. Radcy miejscy po powitaniu króla prowadzili go do każdego straganu, gdzie otrzymywał od piekarzy całe kosze pierników. Gdy dotarli do kraju mistrza Bartłomieja, król zatrzymał się na dłużej. Pierniki pachniały niezwykle mocno i rozpływały się w ustach. Kto wypiekał te pierniki? Wasza wysokość, to mój uczeń Bogumił. Bogumile, twoje pierniki są najwspanialsze. Chciałbym wynagrodzić ci twoją pracę. Powiedz mi zatem, czego najbardziej pragniesz? Miłościwy pan nie chciał pieniędzy, ale z całego serca pragnę poślubić córkę mistrza Bartłomieja. Skoro takie jest twoje życzenie, weź ją za żonę i żyjcie spokojnie i szczęśliwie. Szczęśliwy Bogumił pojął kurczę za żonę i wkrótce został mistrzem piekarskim. Swoje wypieki wosił do Warszawy, później do innych polskich miast. Wkrótce sława toruńskich pierników obiegła cały świat i trwa do dziś. To ja mam wzrok sokoła, uszy sokoła.
sobą i coś widzą. Kim jesteś? Jestem czerwony kapturek z kraju kwitnącej wiśni. Mówiłam drogę do babci, aby się jej dać troszeczkę ryżu na lodzie. Jestem czerwony kapturek, niosę mojej babci gorącego hamburgera. Niosę mojej babci deser zamki, ludzkie figi. Niosę mojej babci dobry starszy pani. Haftowany pan kotlet na urodziny sam haftowany. To straszne, to naprawdę straszne. Nie wiecie, kochani, gdzie jest wiatrak mojej babci i idę do niej na urodziny, niosę piękne tulipa. Poświęcie się składa nosem babci, multimilion makaroni, o mamma mia, o sakrona, chodźmy tam, presto, presto. Kruszaki, kruk, 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 zamiarki, tam będzie kruk. Pomocy, help, help, pomocy, ratuj. Wiele tygodni trwała podróż Emeryka, który dzięki swej wyjątkowej pobożności
Bez nagle też. Prowadźcie rycerze, bo jestem mocno w swoim podróży i ciekawy też bardzo, jak wygląda kraj na rozumie. Król powitał swego kuzyna serdecznie i urządził na jego cześć wspaniałe polowanie, podczas którego wydarzyło się coś niezwykłego. Thank you.
damy radę, minęło już półtora roku. Jak widać, panie, wszystko jest na dobrej drodze. Śnieg zginie, słońce przygrzeje, wszystko będzie szło lepiej. To i na początek lata powinien być gotów. A ja miałam nadzieję do pałacu przybyć saniami. Ależ moja droga, pałac musi być równie wielki i piękny, co i biskupa, a to wymaga niestety czasu. Nie zatrzymam zimy dla twojego kaprysu. Ale jak chcesz, saniami? Już dobrze, dobrze. Jak będzie gotów, zobaczymy. Panie, koniec prac. Cieszę się ogromnie. Oto reszta należności. Było mi ogromnie miło budować dla waszej mości. A jeszcze jedno. Nie zazdroszczę wam, panie. Żona wasza ogromnie kapryśna. Powodzenia. Co prawda, to prawda. Pałac gotowy. Ale jak ja teraz mojej rezentującej żonie w środku lata sanie potrawy poprowadzę? Już wiem, trzeba rozsypać sól. Zwiąże ona podmokłe łąki i sanie po niej jak po śniegu pompną. Ach, te kobiety, dla nich człowiek gotów i śnieg latem wyczarować. O Boże, to ten, Hermiona i Harry na pewno. Jakie Hermiona i Harry, głupi?
To wiedźmy były, tak. To ciekawe, co wiedziały te wiedźmy. No, nic nie wiedziały. No, wiedziały. Jak leki ziołami, jak... No i uznawane jest nawet na nicę piekiel. Ale ty, wiesz, to pierwszy książę, to się nie rozprawiamy. A, kojarzę, no. I był tam taki jeden, ten. Emeryt. Węgierski. No, węgierski. A dlaczego był węgierski? Oj, chyba macie na myśli Ameryka. No, no, chyba tak, a co? To wiesz. Wiecie, pamiętam taką legendę ze szkoły, kiedyś ją czytałam. W sumie to powinna być u nas w domu, zaraz jej poszukam. Siadać tu i czytać, a potem napisz tylko streszczenie. Właśnie się dowiedziałam od mamy Kasi, że jednak trzeba napisać to streszczenie. Znasz tę swoją Kaszkę, kablara jedna. Wreszcie ci czytaj. Nie, no, będę, nie będę czytać. Spokój mówię, bo zaraz będzie szlaban na... Dobra, mama! Już. Czytać. Dawno, dawno temu w Reinym Świętokrzyskom zamieszkiwał lud szlachetny, aczkolwiek pogański. Czcił on bóstwa związane z siłami przyrody. Czynił im ofiary i ogromnie wierzył w ich moc. Thank you.
Popatrz, Emeryku, na uroki naszej puszczy, na te potężne stare drzewa, dziewicze szlaki, które nie widział jeszcze człowieka, powalone pies musiały ze starości pokryte zielonym mchem. Podążając do ciebie, Bolesławie, często widziałem kryjące się w gęstwinie dzikie zwierzęta. O, popatrz, jaki dorodny jelen! Popędzę konia i spróbuję go dogonić. Jelen skutecznie unikał pościgu. Niestety jego rogi zaciągały się w gałęziach. Siema okazała się na tyle skuteczną pułapką, że Emeryk pomodnie dopadł zwierza. Teraz wydobędę skończoną strzałę i upoluję jelenia. Ale cóż to tak błyszczy nieziemskim światłem pomiędzy jego rogami? Toż to krzyż! Emeryk szybko zeskoczył z konia i uklął. Zaczął się modlić, kiedy jeleń zniknął, pogalopował w stronę myśliwych, którym opowiedział, co mu się przydarzyło. Panie. Kuzynie, postanowiłem, że w tym cudownym miejscu wybuduję klasztor, któremu podarują od ojca otrzymane relikwie Krzyża Świętego. Niech to cudowne miejsce pozwala nawracać się ludziom na nową wiarę. No i jak chłopcy? Słyszymy legenda? To teraz zjemy obiad, to ładnie, na przyciskę streszczenie. To może byś nam pomogła, mamo.